Znamy laureatów Włócznia Ćwingów, corocznych nagród prezydenta Suwałk. Włócznia Ćwingów to coroczne wyróżnienia dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych na rzecz Suwałk. W tym roku nagrodę otrzymali Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, Suwalska Szkoła Lotnicza, firma Matrix Cezarego Taraszkiewicza, społeczna organizacja na rzecz przyjaciół dzieci przystań i Stowarzyszenie Euroregion Niemen. Wręczenie włóczni odbyło się podczas uroczystej gali w Suwałki Arena. Nagrodzonym gratulował Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk. Tradycyjnie w karnawale spotykamy się na gali Włócznia Ćwingów, żeby przekazać ten symbol Włócznia Ćwingów dla osób, dla organizacji, dla instytucji, dla firm, które zasługują na wyróżnienie, na uznanie, na słowa podziękowania, i to jest dobra okazja przy dużym audytorium, żeby docenić, pokazać ludzi sukcesu tak naprawdę. I trzeba nam w naszym mieście, żeby ten przykład emanował i zachęcał innych do takiej pracy, pięknej pracy na rzecz swojej działalności, na rzecz naszego miasta, na rzecz mieszkańców. Artur Kosicki otrzymał specjalną włócznię z diamentem. Konkursowa kapituła doceniła zaangażowanie marszałka w rozwój subregionu suwalskiego oraz miasta Suwałki. Jednym z największych projektów wspieranych przez marszałka, które wzięto pod uwagę, jest pomoc w procesie pozyskiwania dotacji na budowę suwalskiej spalarni odpadów. Inwestycja otrzymała grant oraz preferencyjną pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będzie to jedna z największych inwestycji samorządu w historii Suwałk. Artur Kosicki jest również zaangażowany we wsparcie procesu rozbudowania suwalskiego lotniska, w plany stworzenia mediateki, czyli multimedialnej biblioteki w Suwałkach. Jako marszałek województwa chętnie wspiera Suwałki Blue Festiwal oraz klub Ślepsk Malow Suwałki w Plus Lidze. Suwalska Szkoła Lotnicza na czele z Robertem Szatkowskim otrzymała nagrodę za znaczący wpływ na powstanie i aktualne funkcjonowanie suwalskiego lotniska. Dzięki dużemu zaangażowaniu Suwalskiej Szkoły Lotniczej w 2022 roku odbyła się w Suwałkach zupełnie nowa impreza w kalendarzu wydarzeń lotniczych w Polsce – Air Show Suwałki 2022. Wydarzenie pozytywnie wpłynęło na rzecz promocji miasta na arenie krajowej i międzynarodowej. Z wielką satysfakcją i radością przyjmuję to wyróżnienie, które otrzymaliście. Jest to dla nas docenienie naszej całej pracy tutaj kilkunastoletniej, jakkolwiek historia lotnictwa w Suwałkach ma już prawie 100 lat. Dziękuję przede wszystkim samorządowi z panem prezydentem na czele za wsparcie, za realizację wspólnych działań. Nagrodzona firma Matrix miała swój początek w 2000 roku. Cezary Taraszkiewicz otworzył wówczas jedną z największych w regionie kafejek internetowych. Teraz realizuje usługi superszybkiego internetu światłowodowego i telewizji, ale także inwestycje projektowania i budowy sieci światłowodowej w Suwałkach oraz w gminach sąsiadujących. Firma została nagrodzona za aktywne wspieranie działalności suwalskich instytucji i organizacji sportowych, takich jak Salos, Kickboxing Panzer Suwałki, Akademię Wigry Suwałki, Suwalski Klub Karate Kyokushin, społeczną organizację przyjaciół dzieci przystań. O, prestiżowa nagroda, docenienie naszych zasług, wielkie zaskoczenie. No bardzo miło. Zaczęliśmy od kawiarenki internetowej, od internetu radiowego i przyszliśmy do technologii światłowodowej, także... Społeczna organizacja na rzecz przyjaciół dzieci przystań na czele z Marcinem Budkiewiczem od 30 lat prowadzi dwie placówki dziennego pobytu dzieci w Suwałkach i w Augustowie. Jej misją jest opieka nad dziećmi i rodzinami potrzebującymi pomocy psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej. Organizacja obejmuje opieką ponad 100 dzieci, zapewniając opiekę, ale też organizując wypoczynek letni i zimowy, a także podejmuje wiele działań służących rozwijaniu zainteresowań dzieci. Jestem bardzo wielce zaskoczony i szczęśliwy, nie ukrywam, że jest to bardzo wielkie wydarzenie. Nagroda jest niesamowita. Powiem, że po 30 latach funkcjonowania świetlicy jest to naprawdę bardzo duża, wielka nagroda dla nas. Powiem szczerze, że nie robimy tego dla nagrody. Fajnie, że nasz prezydent i cała statua doceniła nas. To jest bardzo niezmiernie się cieszę z tego powodu. Po prostu robimy to dla dzieci.
funkcjonujemy dalej i to jest najważniejsze. Ostatni laureat, Stowarzyszenie Euroregion Niemen, w ubiegłym roku obchodziło swoje 25-lecie. Aktywnie działa na rzecz rozwoju miasta, a także całego pogranicza polsko-litewskiego, zrzeszając 29 samorządów z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przez 25 lat istnienia stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie na setki projektów. Wsparło blisko 1200 organizacji, w których wzięło udział ponad 500 000 osób. W przeszłości realizowało w partnerstwie z miastem Suwałki projekt Bon na szkolenie, a w ramach programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska dofinansowało Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach oraz festiwal kulinarny Sąsiedzi przy stole. Włócznie odebrał Cezary Cieślukowski, przewodniczący konwentu stowarzyszenia. Euroregion Niemen nie pracuje dla nagród i wyróżnień, pracuje dla społeczności lokalnej, dla sąsiadów po obu stronach granicy. Robimy to od 25 lat i mniemam, że bardzo skutecznie. Miarą naszego sukcesu jest radość samorządów, organizacji pozarządowych, którym pomogliśmy otrzymać dotacje, którym pomogliśmy zrealizować projekty, rozliczyć je. Miarą naszego sukcesu są tysiące ludzi, którzy otrzymali wsparcie na przykład na rozwój swojego wykształcenia, swoich kwalifikacji. Miarą naszego sukcesu wreszcie są firmy, instytucje, które powstały dzięki wsparciu z naszych projektów. Także to przede wszystkim ich wdzięczność buduje nasz sukces. Natomiast oczywiście tę nagrodę przyjmujemy z wielką radością i przyjemnością, bo jest to też ocena kapituły, która uznała, że te 25 naszego zaangażowania w rozwój lokalny, we współpracy transgraniczną warte jest takiej nagrody, także serdecznie dziękuję. Przed sceną grono mediów i myślę, że też takich paparazzi prywatnych, to też jest bardzo ważna rola. I teraz cóż, po prostu, nie wiem, fanfary, uśmiechy, duże brawa, a my się usuwamy.